Panie komendancie, dowódca uroczystości młodszy Brygady Kaliński melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystej zbiórki z okazji przekazania obowiązków komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Po 32 latach, jak się jednak odchodzi ze służby, które spędziło się, można powiedzieć, najlepsze lata młodości, później w wieku już dorosłego, dojrzałego, no nie ukrywam, są to duże emocje, zostawia się za sobą szmat życia, pracy, która tak naprawdę była służbą, więc nie są to sprawy łatwe, nie jest ta decyzja łatwa. A jakby miał pan porównać dzisiejszy dzień do pierwszego dnia, kiedy pan rozpoczął swoją pracę? Takie same emocje towarzyszą? Znaczy powiem, tam się coś zaczynało, tu się coś kończy, więc nie do końca są to porównywalne emocje. Oczywiście w momencie przejęcia obowiązków no, było duże wyzwanie, co trzeba zrobić, dużo rzeczy do zrobienia, do realizacji. Wałbrzych niestety wtedy miał spore problemy i kadrowe, i obiektowe, i sprzętowe. Dzisiaj odchodzę, no, mając poczucie, że jednak się dużo udało nam osiągnąć wspólną pracą. Na pewno jest w dużo lepszym stanie Wałbrzyska Komenda. Ja jestem spełniony, więc myślę, że ta decyzja o odejściu wcale nie była aż taką trudną. A przyszłość? Jak widzi pan przyszłość? Co na przykład nie chciał pan zrobić, czego pan jeszcze... Znaczy ja bym zawsze aktywnym człowiekiem. Nie ukrywam, ta decyzja również spowodowana jest tym, że postanowiłem dokonać w swoim życiu trochę zmian. Mam pewne uprawnienia, pewne umiejętności, które chciałbym wykorzystać. Nie ukrywam, będę teraz prowadził działalność gospodarczą. Także w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest to kolejne wyzwanie. Oczywiście z Wałbrzycha się nie wyprowadzam. Będę, mam nadzieję, funkcjonował dalej w Wałbrzychu i dla dobra tego miasta. Panie komendancie, generał Krzysztof Szyszka melduje przyjęcie obowiązku komendanta miejskiego Państwa Straży Pożarnej w Wałbrzychu. No niby zmiana niewielka, ale ten przedrostek zastępca dużo czyni. O wiele większa odpowiedzialność jest komendanta miejskiego niż zastępcy. Jak w każdym przedsiębiorstwie, szef rządzi, nakreśla strategię, decyduje o tym, co się będzie działo, jaka będzie przyszłość, jakie będą perspektywy. Także wydaje mi się, że to jest duża zmiana przynajmniej dla mnie. 8 lat byłem zastępcą komendanta miejskiego. Znam komendę, znam ludzi, znam słabe strony, znam mocne strony komendy. Polityka, którą dotychczas razem z Grzegorzem Pułakiem prowadziliśmy, kadrowa czy administracyjna w komendzie miejskiej, nie ulegnie zmianie. Są pewne elementy, które musimy zmienić, to znaczy odchodzi nam kilka osób na emeryturę. W tym roku 6 osób, z tego 4 oficerskie etaty. No tutaj mam największy problem. W następnym roku kończy nam się czasokres normatyw samochodu GBA średniego. Też będę musiał zabiegać o zakup nowego samochodu. Musimy wyremontować na JLG numer 1 jeszcze garaże, ponieważ nasz sprzęt, który obecnie posiadamy, jest za duży, nie mieści się. Na zimę musimy przetransportowywać samochody z Przemysłowej na Ogrodową, bo tutaj są większe garaże, większa powierzchnia, a z powodów operacyjnych jest to niekorzystne. Gra roboty za nami, zawsze jest coś do zrobienia przed nami. Jestem pozytywnie nastawiony, załoga również. Mam nadzieję, że wszystko będzie pozytywnie.